daddy. A ja Ruda. Gramy razem w streamie Female My Revenge na dolnej alejce. Ja gram na AD Carry, a daddy na suporcie. Dzisiaj chcemy Wam pokazać sprzęt, który otrzymałyśmy od naszych sponsorów. My Revenge i TT Esport. No to może przejdźmy do rozpakowywania. Na początku Pierwsza zobacz puszka. Jak wygląda. Jest to model Ventus X. Myszka może nie jest mała, ale już tu tak czuć, że jest mega dopasowana do ręki. Ma też tutaj przyciski, które ułatwią po prostu grę w rolę, używanie różnych umiejętności. No, bardzo wygodne przyciski. Zmienię też się klika. No i nie jest taka głośna. Niektóre myszki są bardzo głośne, no to nie jest. Ja wyjmę ją. Świetnie będzie chodziła po podkładce, nie będzie się zacinała. No tak. Myszka jest taka, tutaj od mojej dłoni. Jeszcze tu jest taki pokrowiec. On tutaj jest do przechowywania myszki, także może w przyszłości będziemy jeździć na lany, to bardzo nam się przyda. Przejdźmy do słuchawek. Jest to model Kronos. Słuchawki wyglądają tak. Mają tutaj taki wyciągany mikrofon. Myślę, że to jest akurat super pomysł, z uwagi na to, że czasem gram po prostu nie używając mikrofonu, albo też czasem można coś zjeść, schować mikrofon. No, są też mega wygodne, spróbuj założyć. Bardzo świetna gąbka, co przy dłuższych grach będzie to wygodne i nie będzie nas uwierały. Czy odciskały? Uwierały, tak. No, słuchawki też zagłuszają. Otoczenie. Właśnie gram w jednym pokoju, to dokładnie. To nam się przyda, ponieważ czasem przeszkadzamy sobie. Są jeszcze jakieś takie kable. No do włączenia mikrofonu, ogólnie podłączenia słuchawek, ściszania. Jak przyda się, to było szybciej po prostu się to robi, jeżeli się ma tutaj do tego jakiś kabelek dołączony. To kolejna będzie klawiatura. Jest to model Poseidon Z. Klawiatura jest zapakowana w taką folię bąbelkową, żeby się nic nie zniszczyło. Fajnie, bo często właśnie jak są dowożone słuchawki czy różne sprzęty, to po prostu mogą się zniszczyć, bo różne są wypadki, tak? Wiadomo. A klawiatura wygląda tak? Według mnie jest super przyciski. No, fajnie się klika. Ciekawe, czy ma podstawki, bo bardzo lubię. O, są, świetnie. Tak, bardzo lubię, nie lubię, gdy klawiatura na stole, że po prostu jest to bardziej wygodniejsze. A są też takie, o, wypukłe, klawiatura nie będzie nam się przesuwać, myślę. No i tutaj ostatnia. Czekam na siebie. Ostatnia jest podkładka. Ale jeszcze tutaj zadać, że klawiatura jest podświetlana. A, no faktycznie. No i co pudełko? Może pokażę. Tak, ona właśnie ułatwi mi granie w nocy, tak? Dziewczynami często gramy wieczorami. To będzie wygodne, po prostu będzie widać, co tam klikamy. Podkładka. Podkładka jest taka. Podkładka jest taka, no jest mega duża, nie będzie nam ograniczała ruchów. Jest także ściska i będzie się świetnie ją jeździło myszką. No jest taka z gąbki, nie będzie nam ona się tak przemieszczała na biurku. Tak, po meblach nie będzie nam jeździła, to jest
często bardzo irytujące, kiedy chcemy przesunąć i po prostu wszystko nam lata i nie możemy nic zrobić. Ale trzeba też zwrócić uwagę, że wszystkie, po prostu cały sprzęt jest to idealnie dopasowany Tak. kolorystycznie. To są świetne kolory i No. no super po prostu. Jeszcze tu jest taki pokrowiec do podkładki, tak, że no jak może te w przyszłości lany nam się Tak, mamy uda coś nadzieję. zagrać, to będzie można spakować, przewieźć. No. Ogólnie to jest pierwszy raz, kiedy dostałyśmy taki sprzęt. Jesteśmy mega zadowolone. No, wielkie dzięki. Thank you so much. CDS Sport and Mary Lynch. Tak, dziękujemy.